Chciałbym serdecznie powitać wszystkich przedstawicieli organizacji, które wchodzą w skład naszego komitetu. I chcielibyśmy Państwu zaprezentować w formie tej skromnej prezentacji nas, czyli po prostu nasz komitet Lewice Młodzieńską oraz nasze założenia programowe. Mam nadzieję, że to pozwoli Państwu poznać się teraz wspólnie lepiej, jak i bardziej rozpoznawalnym. Jeszcze mógłbym, chciałbym również powitać kolegę Krystiana Łączaka, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Sojuszu Wojewódzko Miasto Pomorskie. Najlepszy województw w moim zdaniem. I tak jak mówiłem, szanowni Państwo, spędzimy chwilkę ze sobą, mam nadzieję, na dobrym nastroju. Poproszę kolegę Łukasza Kowalskiego, szefa Grudziąckiej Struktur SRD, o zabranie głosu. Chciałbym, jak powiedział kolega Tobiasz, także serdecznie wszystkich powitać. Nie będę już wymieniał, uczynił to nasz sekretarz. Dzisiejszy dzień jest poświęcony inauguracji kampanii wyborczej Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem do Rady Miejskiej Grudziądza, do Sejmiku Województwa, do Rady Powiatu Grudziąckiego oraz także do gmin, bo chciałbym tutaj podkreślić, że w dwóch gminach wystawiamy kandydata na burmistrza, to jest gmina Łacin, miasto i gmina Łacin, kandydata na wójta w gminie Roguźno oraz z tymi osobami związane kandydaci i kandydatki, które myślę, że tych liderów poprowadzą do zwycięstwa w powiecie, ostatnio na konferencji prasowej o tym mówiliśmy, naszemu komitetowi udało się zarejestrować jako pierwsi listy do Rady Miejskiej w Grudziądzu oraz do Rady Powiatu. Mam nadzieję, że po tych wyborach też będziemy pierwsi. Ale to niestety zależy od mieszkańców. Mam nadzieję, że powoli przychodzi czas na Lewicę Grudziądzką, szeroko rozumianą. Myślę także, że mimo przeciwności losu, mimo tego, że naszym celem nadrzędnym w trakcie przygotowań do kampanii wyborczej było to, żeby Lewica poszła jak najszerszym blokiem pod szyldem SLD Lewica Razem, na dzień dzisiejszy możemy stwierdzić, że udało nam się to przynajmniej w 80%. Niestety życie czasami pada figle, z pewnymi organizacjami nie udało nam się porozumieć, idą w oddzielnych komitetach, w innej konfiguracji, ale o tym już wiemy od dawna, patrzymy na siebie, patrzymy do przodu. Myślę, że każdy z nas, który kandyduje, rodziny, ludzie Lewicy, ludzie, którym dobro powiatu, miasta leży na sercu, oddadzą na nas głos. Także moim skromnym wystąpieniem chciałbym jeszcze raz podziękować za to, że byliśmy razem, że jesteśmy razem, że będziemy razem. I chciałbym w tym momencie oddać głos naszemu przewodniczącemu wojewódzkiemu Krystianowi Łuczakowi. Po pierwsze chciałem serdecznie podziękować za to, że możemy się spotkać na 23-24 dni przed datą 16 listopada. Tą datą, w której nie tylko odbędzie się symbolicznie ten akt wyborczy, i weźmiemy udział w wyborach samorządowych 2014 roku, ale 16 listopada zdecydujemy, jak jesteśmy tu wszyscy, o tym, jakie będą następne 4 lata w życiu naszych rodzin, naszej gminy, naszego miasta, naszego województwa i w sumie kraju. Otóż wybierzemy władze, które są najbliżej ludzi. Tą władzę, którą możemy codziennie dotknąć, codziennie weryfikować, która codziennie ma służyć obywatelom w rozwiązywaniu ich żywotnych spraw. A żeby tak się stało, potrzebni są ludzie, którzy chcą się tego podjąć. I pozwólcie, że rozpocznę od tego, że serdecznie podziękuję w imieniu Rady Wojewódzkiej wszystkim tu obecnym, którzy kandydują w tych wyborach. Za to, żeście Państwo zdecydowali się kandydować.
że w tych niełatwych czasach dajecie swoją twarz, swoją osobę, swoje doświadczenie oraz swój czas i nie tylko czas na rzecz tych wyborów. To nie jest łatwa sprawa decydować się na osąd ludzi. Szczególnie dziś, kiedy żyjemy w kraju, w którym każdego dnia walka dwóch prawicowych partii, bym powiedział, rozgrywa i pozycjonuje je w społeczeństwie, a społeczeństwo nie jest w stanie się jednoczyć, tylko cały czas jest dzielone. My idziemy dzisiaj z hasłem SLD Lewica Razem w tym komitecie koalicyjnym. Jeśli Łukasz tu powiedział, że jeszcze nie wszyscy jesteśmy w tej formule razem, to uczyniliśmy krok na rzecz tego, by tak się stało. I mamy w województwie sytuację, w której, bym powiedział, idą z nami także przedstawiciele twojego ruchu, innych partii, organizacji. No ale nie wszędzie. Jeszcze musimy, bym powiedział, popracować wspólnie, wymazać te wszystkie historie, które między nami były, a które życie przynosi, bo przecież nie jest to, jak mówi się, życie bajką, na rzecz tego, by iść do przodu. Otóż ja chcę powiedzieć tak, iż cieszę się bardzo, że w Grudziądzu udało się stworzyć drużynę, której przedstawiciele są na tej sali, która z tą świadomością chce przystąpić do tego ostatniego aktu przed aktem głosowania, a mianowicie do tej kampanii, którą nie robią billboardy, nie robią ulotki, a najbardziej i najefektywniej robi codzienny kontakt z sąsiadem, z kimś z rodziny, z mieszkańcem, na targowisku, na ulicy, w pracy, ilość uściśniętych rąk. Powiem, jest prawdą, że oczywiście trzeba mieć także i ten wyraz zewnętrzny, bo wszyscy go mają w postaci reklam. Ale z drugiej strony, to nie reklamy będą głosować, a żywi ludzie, im bardziej do nich dotrzemy, tym będziemy mieli większy sukces. Ale jak wspomniałem o drużynie, to chciałem powiedzieć, że zadanie brzmiałoby następujące. Otóż w Grudziądzu wszyscy, którzy kandydują, są jedną drużyną, bez względu na szczebel, do którego kandydują. A jeśli między nami były w przeszłości, albo są jeszcze dzisiaj, jakieś różnice, to umówmy się, że dla dobra sprawy tego szyldu i tego, co oczekują mieszkańcy, zawieszamy to na kołku i mówimy o sobie tylko dobrze. Inni już o nas dobrze powiedzieli. Czy odnotowaliście fakt, że Państwowa Komisja Wyborcza, losując listy kandydatów, dała nam szóstkę? Są na sali nauczyciele, a jaka jest wyższa ocena w szkole, jak nie szóstka? No to jeśli tak nam wyszło, no to musimy to zademonstrować, musimy to udowodnić. Udowadniają to nasze życiorysy, nasze dokonania, nasze już samorządowe doświadczenie, czy gotowość do tego, żeby to samorządowe doświadczenie zdobywać, jak patrzę na młodych ludzi. Musimy to udowodnić w tym czasie. A udowodnić w takim układzie można w sposób następujący. Otóż ja gdzie jeżdżę, ale odbywają się cyklicznie, codziennie praktycznie, dwie, trzy tego typu historie, bo chcemy je zakończyć przed, bym powiedział, 1 listopada, po to, żeby dać rodzinny namysł sobie pierwszego i drugiego, nie robić żadnej kampanii w tych dniach, apeluję. Tylko od trzeciego, bym powiedział, wystartować do 15. A także 16 pamiętać o tym, że najlepiej kampanię robi się jakieś cisza. Nie siedząc w domu, no chodząc w galeriach, no w Alfie, prawda, będąc wśród ludzi, nie trzeba. Chodząc mówić głosuj na mnie, ale sam fakt, że chodzę, a nie siedzę zamknięty gdzieś tam, jest też, bym powiedział, pewną reklamą i do tego bardzo bym, a mówię to z doświadczenia do nas. Ale umówmy się, że tu będziemy mieli następującą sytuację. Otóż dla nas w Grudziądzu równoważne są sprawy związane z sejmikiem, z miastem, z powiatem, z miastem, z gminami. Nie wartościuję. Ale jeśli pozwolicie, to z racji swojej funkcji zatrzymam się chwilę na sejmiku. A to dlatego, że mamy świadomość, iż jeszcze w pojęciu naszych obywateli sprawa sejmiku nie jest zakorzeniona tak, jakby powinna być. Co to jest sejmik? To jest otóż parlament regionalny. Parlament, przez który w najbliższych latach będą przepływały ogromne środki z Unii Europejskiej. I rzecz w tym, jak one tam będą rozdysponowane, w
interesie jakim środowisk? Możemy zdecydować 16, głosując na naszych kandydatów do Sejmu. Tym bardziej, że jak wiecie, w dotychczasowej historii tej ostatniej kampanii z Grudziądza nie mieliśmy żadnego radnego Sejmu. W dwóch okręgach, w Grudziądzkim i w Toruńskim nie mieliśmy. Trzeba to naprawić, bo my czujemy, że jest potrzeba, by lewicową wrażliwość zawartą w haśle mądrze, zdrowo, bezpiecznie, samorządnie przełożyć także na możliwość wpływania na bieg spraw w województwie sejmiku. I tu bardzo bym namawiał, żebyśmy umówili się co do następującej rzeczy. Wszyscy kandydaci, którzy kandydują do sejmiku z Różą Lewandowską jako liderką, w kampanii prowadzonej przez siebie promują wszystkich kandydatów do powiatu, do miasta, do gminy. I odwrotnie, w dobrze pojętym interesie Grudziądza, w dobrze pojętym interesie regionu. To jest ta rzecz, która musi być zwrotna. Znaczy musi być taka zwrotna, że robię kampanię dla siebie, ale z myślą także o innych. Oczywiście, ja wiem, że będzie rywalizacja, bo bez rywalizacji nie ma jak się kandyduje w drużynę. No ale ta rywalizacja powinna polegać na tym, żeby uzyskać jednak najwięcej głosów spośród tych, którzy są dzisiaj w największej partii w Polsce. Wiecie, jaka jest największa partia w Polsce? 60% tych, co mówi, że nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu i na kogo będzie głosować. I ile się uda z tej partii pozyskać przez te nadchodzące 3 tygodnie dla naszej idei, dla naszego programu, dla naszych kandydatów, to będzie ten nasz uzysk, który, bym powiedział, zaprocentuje, że będziemy mogli, bo przecież się nie zdobywa władzy dla władzy, będziemy mogli realizować swój program. I po jednym zdaniu na temat tego programu. Co to znaczy mądrze? Mądrze to znaczy, że chcemy dzisiaj i od dzisiaj w większym stopniu inwestować w kapitał ludzki, tak to się nazywa. Edukacja od kołyski po jesień życia. To są, bym powiedział, i żłobki, i przedszkola, ale także kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku. Nie ma ludzi wykluczonych. Każdy ma swoją rolę w określonym czasie do wypełnienia. A ten, który już ją wypełni, ma także od państwa otrzymać to, co powinno mu się na bym powiedział, tą jesień życia swojego należeć. Co to znaczy zdrowo? No zdrowo to znaczy, byśmy skończyli z tą historią związaną z tymi wszelkimi kolejkami, z tym dzieleniem ludzi na tych, którzy mają lepszy dostęp, to są większe ośrodki, a tych, którzy mają mniejszy dostęp, z niepłaceniem nadwykonań, z patrzeniem na szpital jako na fabrykę, a nie jak to na bym powiedział, obiekt użyteczności, który ma służyć ludziom, bo przecież szpital nie jest po to, żeby wyrabiał zyski, tylko po to, żeby służył ludziom. Ale to także jest gabinety stomatologiczno-medyczne w szkołach. To także jest, bym powiedział, ten program opieki geriatrycznej i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy bezpieczny? Ktoś powie, no tak, w świetle sytuacji, jaką mamy na wschodzie, to chodzi o to, żeby te 2% na armię zbroili się. Nie, nie. My to w SLD, Lewica Razem rozumiemy szerzej i na to kładziemy akcję. Bezpiecznie to znaczy, każda rodzina ma możliwość zapłacenia za prąd, ma możliwość zapłacenia za wywóz śmieci, ma możliwość zapłacenia, jeśli trzeba, za chociażby potrzebne do edukacji sprawy na rzecz młodego swojego pokolenia. To bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo socjalne, nie tylko militarne. I ostatnia sprawa, samorządowa. Co to znaczy? No to znaczy, że my chcemy, żeby jak najwięcej spraw, które są w decyzjach władz, było decyzjami samorządu. Ale pod jednym warunkiem, że zakończy się ta trwałość polegająca na tym, że rząd rzuca zadania dla samorządu, nie dając do tego ani narzędzi, ani środków. Oświata najlepszym tego, jak tu patrzę na Wielkie Róże przykładem, ile to, powiedział, samorządy muszą z siebie wydobyć zadań, które były i powinny być zadaniami rządowymi rzucanymi. Żeby tak się stało, to musimy ten nasz potencjał, który jest w naszej sile, w naszych kandydatach, zaprezentować w tych ostatnich dniach wyborcom, po to, by uzyskać ten potrzebny mandat. I chciałbym, żeby
była sytuacja, w której będziemy mieli w Grudziądzu wszystkie poziomy z udziałem naszych kandydatów w postaci radnych. Że będzie radny do sejmiku, że będzie do radni do Rady Miasta, który pozwolą na będą różne historie. Tu tak na marginesie, zapewne gdzieś tu między nami chodzą sprawy, bo na każdym spotkaniu chodzą, że część się zastanawia, prawda, no dobrze, a co będzie po wyborach i tak dalej. Jest jedna odpowiedź na tą rzecz. Żeby przejść rzekę, trzeba najpierw dojść do mostu. No to dojdźmy do tego mostu, a tym mostem będzie 16, a potem będziemy się zastanawiać, jak przejdziemy tą rzekę, co robimy dalej, w jakiej konfiguracji gdzieś. Tym bardziej, że samorząd powinien coraz bardziej być samorządem obywatelskim, a poza sejmikiem, jak już poza sejmikiem, jak najmniej partyjno-politycznym. Bo w sejmiku jeszcze Parlament Regionalny, Unia Europejska, regiony i tak dalej, to jeszcze zrozumiałe. Natomiast niżej, dlatego interes obywateli powinien decydować, kto, z kim, kiedy, jak. A to jest nasza mądrość, żeby w tym się odpowiednio znaleźć. Koleżanki i koledzy, panie i panowie, trzymam za siebie, za was, bo też kandyduję, i za wszystkich, których są setki w województwie koalicyjnego komitetu SND Lewica Razem, z szansą na dobry wynik. Ten dobry wynik, za który niosą dzisiaj, bym powiedział, tendencje, które są w opinii, badaniu opinii publicznej. Przy czym proszę, żeby się nie ekscytować tymi badaniami do 16. SLD nie stać, żeby zlecało te badania. A ci, co je zlecają, mają dobre wyniki. Najlepszy wynik będzie ten, który 16 wyjdzie z urny. Jak o godzinie 21 będzie podane, prawda, że na podstawie sejmików jest taki, a taki wynik, to będzie wiadomo, kto i jak się w tym będzie pozycjonował. Dlatego bardzo namawiam do aktywności, bardzo życzę dużo wytrwałości i jak największego zrozumienia wśród mieszkańców. A mieszkańcom Grudziądza życzę, żeby wybierali mądrze. Dziękuję. Państwu, wsparta Lewicy w nawale kamienicowego miasta. Dla Grudziądza 46 kandydatów, którzy biegają się o mandat tak naprawdę nie dla siebie, nie dla elit ekonomicznych naszego miasta. Nie idą tam po to, żeby reprezentować interesy takich czy innych grup, jednych czy drugiej grupy mniej lub bardziej zamożnych biznesmenów, idą dla Grudziądza. I z tą myślą idziemy do wyborów. Pozwólcie Państwo, że przedstawię nam tych naszych Spartan Lewicy. Okręg numer 1. Rozpoczyna nasza jedynka, kolega Wiesław Kozłowski. Wiesz, pozwól jeszcze. Pozycja numer 3. Kolega Ryszard Barwik. Zapraszamy. Pozycja piąta, kolega Patryk Zajakat jest, posługuje, więc pozwólcie, że posiedzi z nami. Na pozycji numer 6, koleżanka Patrycja Szakowicz, nie ma jej dzisiaj z nami ciałem, ale jest duchem. Pozycja numer 7, może będzie... Pozycja numer 8, kolega Piotr Dziennik. Proszę bardzo. Pani Elżbieta Smert, no, niestety nie mogła się uczestniczyć. Koordynator Domu Umów Wszystkich Polska w Grudziądzu, kolega Michał Jeremczyński. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, to są dzisiaj nasze spotkanie w okręgu numer 1. Życzę wszystkiego co najlepsze. I mam nadzieję, że spotkamy się z bardzo dobrym wynikiem. Dziękuję serdecznie. Państwo, okręg numer 2, przeczytany jako śródmieście, na pozycji 1, nasza jedynka, pani Helena Krystyna Bartoszka. Zapraszamy.
Na pozycji numer 2 koleżanka Bożena Cieślińska. Pozycja numer 3 kolega Tomek Matafelski. Zapraszamy do domu. Pozycja numer 4 koleżanka Agneta Szedrowski. Zapraszamy. Pozycji 5 kolega Maciej Ziółkowski. Pozycja 6, koleżanka Janina Śródka, zapraszamy. Pozycja numer 7, kolega Maja Majewski, zapraszamy. Pozycja numer 8, kolega Henio Stelnicki. Pozycja numer 9, kolega Krzysztof Ziglerowicz. To nie ma, dołączyć z powodu obowiązku w pracy, ale... I pozycja numer 10, kolega Edward Dziębiel. Zapraszamy. To są kręgu numer 2. Serdecznie dziękujemy. Okręg numer 3 otwiera... Pozycja numer 2, rad obecny kadet, słyszę wnioskiego OPZZ, kolega Grzegorz Miedzianowski. Serdecznie zapraszamy. Pozycja numer 3, pan Hubert Gawin. Pozycja numer 4, koleżanka Faustyna Wyżga. Zapraszam Faustynę. Pozycja numer 5, kolejny młody przedstawiciel OPZZ i Lewicy Przewodniczący, kolega Fabian Zielowski. Zapraszam. Pozycja numer 6, Krystyna Kajtowicz. Pozycja numer 7, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej oraz członek zarządu Rady Wojewódzkiej SRD, kolega Andrzej Wyszewiak. Pozycja numer 8, pani Alicja Mierzwa. Serdecznie zapraszam. Dużo was, kochani, dużo. Pozycję 9, koleżanka Lucyna Krzyżanowska. Jesiu, jakbyś mógł ciut. O właśnie, dziękuję. Proszę. I pozycja numer 10, trójkę zamyka kolega Janusz Walczak. To są właśnie nasi kandydaci z okręgu numer 3. Serdecznie dziękujemy. Państwo, ostatni okręg, czwórka, okręg największy. Pozycję otwiera przewodniczący Rady Zakładowego Ruchu, kolega Janek Ślimak. Janko, zapraszamy cię. Kawał chłopa. Pozycja numer 2, koleżanka Grzegorza Dymowska. Pozycja numer 3, koleżanka Hania Barniewska. Pozycja numer 4, kolega Andrzej Skowronek. Pozycja numer 5, przedstawiciel ZMP, ponieważ bardzo lubiany się swoich uczniów, choć nie wiem, czy to tak dobrze by. Pozycja numer 7, kolega Wiesław Klucznik. Pozycja numer 8, przedstawiciel OPZZ Michał Bałdyga. Zapraszamy cię, Michał. Pozycja numer 9, kolega Mieczysław Swojer. Pozycja numer 10, kolega Janina Żurawska. Pozycja 11, zapraszamy. Pozycja 12, kolega Mariusz Tomczak, no niestety nie musi się do nas dołączyć, ale jest z nami. Pozycja numer 13, kolega Michał Pawłowski. Pozycja numer 14, koleżanka Natalia Jurkiewicz-Miszyk.
wiem, że postara się być, no, ale coś by pan był. Pozycja 15, koleżanka Agnieszka Sienkiewicz-Szałkowska. Również przedstawiciel ZNP, kolega Robert Meller. Także, szanowni państwo, to są nasi kandydaci z okręgu nr 4 największego okręgu wyborczego w mieście Grudziądzu. Serdecznie dziękuję. Bo akademicką Grudziądzu to również były do rady powiatu grudziąckiego. Tylko, że w tej kwestii niestety nie mogę państwu powiedzieć, że tutaj bardziej kompetentny jest kolega Łukasz Kowalowski, jako że zresztą wiąże na powiat, jak no, jak was cieszy, tak? Stąd też pozwolę poprosić Łukaszu, żebyś mnie wyręczył w tym zadaniu i zechciał przedstawić naszych kandydatów do powiatu. Dziękuję, Tobiaszu. Prosiłbym naszą koleżankę, wiceprzewodniczącą SLD, Katarzynę Hankę. Pan Trzymański. Prawdopodobnie niestety się nie wyrobi. Trzeci zapraszamy wieloletniego radnego Rady Gminy Grudziądz, kolegę Rajmunda Wiatkowskiego. Prosimy, prosimy. Następny na liście to kolega Marek Murawski. Józef Budzyński, wieloletni sołtys Przyparski. Pani Gabriela Ziółkowska, prosimy bardzo. Członek Rady Słowackiej, Wojewódzka Społecznych, zaangażowana w życie kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. Piotr Pawlikowski, niestety dzisiaj z nami nieobecny. Dariusz Wiśniewski, tak. Także dzisiaj niestety nie mógł do nas przybyć. Pani Wioleta Wierzbicka niestety także. I zamykająca listę Ewa Remus. Mieszkanka Kędzierowa, działająca przedszkola zakładowego. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Dziękuję. Ojciec Jan Kowalowski, tato, proszę. Pani Irena Jaśnicka, pracownik Biblioteki Publicznej w Łasinie. Zbigniew Derda, dzisiaj nieobecny w pracy. Osoba, która przez wiele lat była prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Łasinie. Przedtem pracowała na kierowniczych stanowiskach w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu. Numer 4 także dzisiaj nieobecna pani Anna Błaszcza, przez 37 lat kierownik laboratorium szpitala w Łasinie. Numer 5 nasz kandydat do Rady Powiatu, jednocześnie kandydat na burmistrza Łasina, Rafał Kopiński. Pani Barbara Gruchman-Woch. Duży grudziąckich firm, nie wymieniając nazw. Dziękujemy bardzo. Okręg wyborczy numer 3 obejmujący gminę Świecie nad Osą oraz miasto i gminę Radzyń Chełmiński. Tak, listę otwiera Monika Buzon, nauczycielka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Grudziądzu. Zapraszam. Numer 2 pani Anna Drakowska, jak o sobie mówi, aptekarka, przez wiele lat pracowała. Na trzecim miejscu pani Katarzyna Wójcik, od 98 roku prezes ZNP. Numer 5 Wojciech Wzorek, Wojtek
niestety dzisiaj z nami nie ma, ale on jest świeżo upieczonym magistrem, także musimy wybaczyć. Oj, przepraszam bardzo tutaj za lapsusa. Bogdan Kowalski, pośrednik ubezpieczeniowy i listonosz w mieście i gminie Radzyń Chełmiński, także z tytułu obowiązków dzisiaj nieobecny. Na pozycji szóstej Henryk Trochowski z Zagórzewa. Zagórzewo. Zagórzewo? Przepraszam, Zagrzewo. Zagrzewo. I na miejscu siódmym członek SLD, rolnik Stanisław Toczek, dzisiaj niestety też nieobecny. Ostatni okręg kandydatów do Rady Powiatu Obowiązkowego, okręg obejmujący gminę Gruta oraz gminę Roguźno, tak? Na pierwszym miejscu Marzena Dębek, radna obecnej kadencji powiatu grudziąckiego, niejedną kadencję w tym powiecie spędziła. Na miejscu drugim pani Beata Chyła. Dzisiaj niestety także jej nie ma z nami. Pani Beata jest dyrektorem przedszkola samorządowego w Nemu. Na numer 3 to Leszek Dobowski, weterynarz mieszkający w Mełnie, ale to niestety praca, jak to wykonuje, czasami nie pozwala, żeby być nawet na tak uroczystej chwili. Numer 4 to pani Agnieszka Jadzińska, tak, nauczycielka zamieszkująca. Piąta pozycja to weteran samorządu. Naczelnik gminy Gruta do 90 roku, wieloletni sekretarz gminy. Numer 6 Karolina Kwiatkowska, mieszkanka Jan, pracująca na co dzień w gabinecie wyborczym. Numer 7 to pani Mariola Lewandowska, nauczycielka z 35-letnim doświadczeniem w szkole podstawowej. Numer 8 to Krzysztof Kuderek, niestety dzisiaj nieobecny. Na pozycji 9 jest pan Marian Dymurski, rodzinnie wujek mojej żony. Na miejscu 10 Adrian Hali, 21-letni chłopak, który prowadzi dosyć duże gospodarstwo rolne. Niestety dzisiaj także nie mógł z przyczyn osobistych uczestniczyć w naszej inauguracji. Kandydatom życzę. Szanowni Państwo, po prezentacji kandydatów do Rady Powiatu, przedtem do Rady Miasta, stało się nam to, co kolega przewodniczący Krystian Łuczak mówi. Miejsce w samorządzie, gdzie będą dzielone niesamowite pieniądze w perspektywie unijnej 2014-2020. Jak wiemy, mamy na województwo otrzymać przynajmniej 1,9 miliarda euro. Pytanie jest takie, jak to przewodniczący zadał, w jaki sposób zostanie to spożytkowane i ile uda się tych pieniędzy przetransferować do Grudziądza, do naszej ziemi Grudziąckiej. Proszę o kandydatów, tak? Pozycja numer 1. Trochę dużo bym to musiał wymieniać. Ale druga kadencja. Prezes oddziału Także dużo dziękujemy, że w ogóle udało to mi się dzisiaj do nas dotrzeć, bo wiem, że masz tyle obowiązków, że... Pozycja numer 3, nasza koleżanka Agnieszka Karpowska, kandydatka, która w ostatnich wyborach do sejmiku samorządowego z kandydatą z Grudziądza otrzymała komunikacyjnej w Grudziądzu. Niestety dzisiaj jest z nami obecna także bizneswoman pani Katarzyna Małkowska na pozycji numer 5. Pozycja numer 6 to
jak to się mówi, powrotu. Po wielu latach wrócił do Grudziądza i od razu jest z nami. Marcin Nowiński. Pozycja numer 7. Wiele osób, które uczestniczyło w naszych kursach komputerowych, zapewne Damiana znają. Damian swego czasu był starzystem. Stołecznie prowadził kursy komputerowe w biurze europosła Janusza Zenny. Także to są nasi kandydaci ziemi grudziąckiej, którzy idą do wyborów, do sejmiku. I ich celem, i nas wszystkich jest jedno. Zdobyć mandat, nieważne kto. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do nas, do biura, zarówno biura Rady Katolika SLD, jak i do biura posła Janusza Zenny. Różnego rodzaju problemy one głównie dotyczyły mieszkańców znaczące zasoby PGN-u, jak również osób bezrobotnych, czy spotykających się z taką administracją własną w urzędzie pracy, jak i po prostu spotykających się na co dzień z problemami typowo górnickimi, że tak powiem. Szanowni Państwo, nasze założenia programowe to skupiliśmy w trzech filarach. Założenia programowe komitety, czy w filarach ekonomicznym, społecznym oraz miejskim. Nim do nich przejdę, konieczne, iż uznaliśmy, iż w zakresie tych trzech finałów konieczne jest zastosowanie do nich dwóch zasad, które wcześniej były wymienione. To jest elastyczność oraz realizm. To są z elastyczności. Dynamika wydarzeń o charakterze społeczno-ekonomicznym w mieście Grudziądzu, jak w każdym samorządzie, coraz częściej nabiera nierzadko bardzo wysokiego tempa. To powoduje, iż tradycyjne programy, tradycyjne założenia oraz operatywy stają się praktycznie wystarzałe bardzo szybko. I naszym zdaniem ta elastyczność tych założeń powinna polegać na tym, iż w duchu prosocjalnym, proobywatelskim, lewicowym powinien następować kontakt radnych Rady Miejskiej Grudziądza jak najszerszych mieszkańcami, tak ażeby ich problemy były przekładane na ich pracę oraz stosowywane w program bieżący, tak aby to najlepiej funkcjonowało. Oczywiście to wszystko musi się opierać na samym realizmie, tak? Czyli na działaniu, które będzie się opierało w ramach, na podstawie i ramach przepisów prawa oraz po prostu na realnym podejściu do możliwości, które stwarza samorząd w odniesieniu do rozwiązywania konkretnego problemu. Jak już mówiłem, te dwie zasady, one dotyczą naszych priorytetów. Tych kwestii jest dużo, ale postaram się Państwu bardzo krótko wystawić nasze priorytety skupione w tych trzech filarach ekonomicznych, społecznych, miejskich. Zacznijmy od filaru ekonomicznego. Naszym zdaniem do naszych priorytetów należy rozwarcie lokalnych przedsiębiorców i wyrobów poprzez promocję ze strony miasta. Jak również uważamy, że jest ważna rzeczywista, nieżeby niezależna rada gospodarcza jako organizacja sfery gospodarczej mówiąc na Rady Miejskiej, z możliwością nawet wystosowania propozycji uchwał. Jak również uważamy za naturalne wykorzystywanie walorów turystycznych miast alternatywy wobec zlikwidowanego w procesie przemianu krajowego w przemysłu. I również za mniejsze uważamy względem przyszłościowym tworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom aktualnych baz absolwentów i przyszłych absolwentów związanych z Grudziądzem. Głównie tutaj nacisk widzimy w zakresie przedmiotów technicznych. Nasze propozycje, jeżeli chodzi o priorytety społeczne, to m.in. propagowanie wszelkich sportów masowych dla dzieci i młodzieży, wsparcie dla niekomercyjnych inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza tych o charakterze pasjonarskim i masowym, z naciskiem na inicjatywy lokalne. To także, z czym się bardzo często spotykaliśmy z mieszkańców. Naszym zdaniem należy zaproponować propozycję zmiany uchwał w zakresie przydziału mieszkań komunalnych,
pod m.in. podniesienie progu dochodowego umożliwiającego otrzymanie lokalu z osobą PGM. Z tym dzisiaj było to naprawdę różnie, zwłaszcza ludzie młodzi, młode małżeństwa mają z tym problemem. Chcielibyśmy wyjść temu naprzeciw, a przynajmniej spróbować. Samorząd przewidywał osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przez m.in. likwidację barier architektonicznych, usprawnienie funkcjonowania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Uważamy, iż to można zrobić szybko. I to da się zrobić. Wdrożenie właściwej komunikacji oraz szerszej integracji usług społecznych pomiędzy PUP-em i MOP-em w celu usprawnienia i urzeczywistnienia lokowania zasobów. I co ważne w sytuacji miasta Grudziądza, właśnie lokowania zasobów oraz ofert pomocy dla osób dotkniętych problemem bezrobocia. Najkrócej mówiąc, naszym zdaniem bezrobotnemu równy nie jest. Ale to już przyszłe tłumaczenie. Do naszych priorytetów i propozycji to również należy zwiększenie ilości popołudniowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanej młodzieży szkolnej, jak również chcielibyśmy, jeżeli będzie to możliwe, będziemy starali się, aby było to możliwe, jak najszersze przywrócenie opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach. Nie wiemy, że nie wiem, że w szkole ma to miejsce, a nasz rolą jest, żeby dążyć do tego, aby tak było. Szanowni Państwo, w zakresie trzeciego filaru niskiego do naszych priorytetów m.in. należy modernizacja budynków w standardach, czy podniesienie do lokatorskich zasobów komunalnych. Wiemy, iż, a szczególnie radni, którzy zajmują się kwestiami mieszkaniowymi, byli alarmowani, iż no, nie jest tego wyciągnięcie najlepiej. Chcielibyśmy spróbować wyjść sobie na przykład. Nasze zdanie ważne jest również przywrócenie rad osiedlowych jako jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego. Taki szczebel pośredni pomiędzy mieszkańcami a radą miejską, naszym zdaniem sprawdzał się, to może działać i to powinno działać i funkcjonować. Chcielibyśmy albo szerzej wspierane instytucje poręczeń kredytowych, inicjatyw remontowych i rewitalizacyjnych budynków komunalnych oraz niekomunalnych. Ważne z naszego punktu widzenia jest promocja grudziąckich zabytków. W wielu przypadkach są one unikatowe, wiemy o tym. A naprawdę wspaniałe, jak dzieło rogowe, jak mocno. Celu była atrakcyjnienia malowców turystycznych miasta Grudziądza. Rozbudowa monitoringu miejskiego na grudziąckich osiedlach. Szanowni Państwo, ja osobiście pracowałem w monitoringu i wiem, ile zdrowia, być może nawet i życia ten monitoring i jeszcze mówiąc o robieniu ratunku, tak, moim zdaniem jest to naprawdę wspaniała sprawa i w zakresie bezpieczeństwa miasto Grudziądz powinno na to stawiać. Prowadzenie całodobowych patroli straży miejskiej. Uważamy, że straży miejskiej oczywiście nie przyłączaliśmy się do nawoływania ludzi straży miejskiej. Uważamy wręcz przeciwnie, iż straż miejska powinna funkcjonować, a nawet wzmocnić swoją obecność, zwłaszcza w godzinach wieczornych na naszych grudziąckich osiedlach. To jest bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Działkowe, tak? Dla Legnicy to jest zawsze grupki działkowe. Działkowcy byli ważnym elementem i pragniemy, żeby nadal w pokoju mogli się cieszyć swoimi działkami. To jest również bardzo ważne. Szanowni Państwo, ponieważ nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości, co nas czeka, różne głosy się słyszy. Na pewno Grudziądzka Lewica w jakiejkolwiek bądź sytuacji okaże sprzeciw wobec ewentualnych planów konkretyzacji do szpitala. Dla nas szpital jest częścią miasta, nie własnością mieszkańców, do mieszkańców należy i mieszkańcom ma służyć. Jest dla nas również nimi ważna, raczej priorytetowa ochrona lokatorów oraz instytucji użyteczności publicznej przed skutkami prywatyzacji i reprywatyzacji. Tak? Byliśmy świadkiem, wszyscy byliśmy świadkami tego, co w Grudziądzu się działo, a z tego, co tak naprawdę się pod względem prawnym to uczyło i naszym zdaniem nie ma zgody na powtórkę z pewnych rzeczy dotyczących tak wyprzedaży domów wraz z żywymi ludźmi. Dla nas jest to niedopuszczalne. Proszę Państwa, ostatnim z takich naszych priorytetów jest to dążenie do zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasze miasto.
Nie muszę mówić, jak to ciężko jest z miejscami parkingowymi. Załatwienie tej kwestii oczywiście nie będzie łatwe. Mam świadomość, że nie nastąpi to szybko. Niemniej jednak uważamy, że należałoby rozpocząć dyskusję wśród mieszkańców na temat tego, jak oni to widzą, gdzie i tak dalej w szerszym aspekcie. Państwo, to a propos naszych propozycji programowych, naszych założeń, naszych priorytetów, to właśnie chciałoby zaoferować mieszkańcom ludziom za Związka Lewica. Powiem po prostu tylko tak, po prostu realnie, tak. Realnie. To, co jest możliwe, to, co naszym zdaniem da się zrobić, nam co da się znaleźć środki w krótszym lub dłuższym czasie poprzez poszukiwanie ich. To, co wiemy, że dla mieszkańców jest ważne, bo to nam zgłaszali. Tak. I z tym po prostu pójdziemy, ja bym przyjdziłem dla Grudziąca. A w naszym mieście. Głosem. Chciałbym naprawdę serdecznie Państwu podziękować wszystkim zaproszonym gościom, kandydatom za to, że dzisiaj z nami byliście. I za to, że jesteście, jak Łukasz mówił. Tyle ode mnie. Może jeszcze kolega Łukasza, to poproszę o parę słów. Ja z Twojej strony serdecznie Państwu dziękuję. Zgromadzeni. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj przybyliście tutaj, że jesteśmy wszyscy razem, że możemy wspólnie rozpocząć oficjalną kampanię wyborczą, że możemy wiedzieć, na co możemy liczyć, a jest nas dzisiaj dużo. Kilka osób faktycznie, które nie mogły dzisiaj przybyć, ale tak to w życiu bywa, że jak, nie jest tak, że jak się chce, to można, tak? Czasami się chce, a nie można. Ja ze swojej strony zapraszam przede wszystkim do namawiania mieszkańców, żeby na te wybory poszli, żeby głosowali. Najlepiej oczywiście, żeby głosowali na nasz komitet wyborczy, ale nawet jeżeli nie będą chcieli, niech idą na te wybory, tak? Bo na tym polega demokracja. Mamy swój głos, tego głosu nie marnujmy. Tak jak wspomniał szybciej kolega Krystian Łuczak, 60% mieszkańców nie chodzi na wybory, tak? Jest to największa partia. Zróbmy wszystko, żeby swoich sąsiadów, tak? Te najbliższe osoby, które mieszkają w naszym środowisku, przekonać do tego, że warto iść na wybory. Że warto, jak to się mówi, nic o nas też. Natomiast ja ze swojej strony także niejednokrotnie spotkałem się z tego typu sformułowaniami, że po co ja na te wybory pójdę, przecież mój jeden głos, tak? On się nie liczy, tak? No ale głos do głosa i będzie kokosza, tak? Jak to było grosz do grosza. Trochę to na potrzeby dzisiejszej inauguracji przekształciłem. Także ja jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za obecność. Także chciałbym podziękować mediom, że znalazły czas, skorzystały z naszego zaproszenia i życzę wszystkim kandydatom, wszystkim osobom, które dzisiaj tutaj z nami są, wszystkiego najlepszego i jak to się mówi, wygrajmy razem. Do widzenia. Myślę, że ten...